Rok 2002. Do kin trafia film E równa się mc kwadrat. Papież Jan Paweł II dokonał konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W Warszawie na rondzie Charlesa de Gola ustawiono sztuczną palmę, a w Rumunii wystartowało MTV Rumunia. Tego też roku ja rozpoczęłam moją przygodę z edukacją. Nie powiem, żeby to była moja ulubiona przygoda. Nie powiem, żeby ta przygoda w skali rozrywki przypominała rozgrywkę w Cangur Kakao. Ale do brzegu, dlaczego to wszystko mówię? Dlaczego w ogóle powołuję się na rok 2002? Ponieważ jestem przekonana, że poza tym, że rok 2002 spędziłam w szkole, to spędziłam go również przed telewizorem, a dokładnie oglądając Minimax. Moim ulubionym momentem każdego dnia był ten, kiedy z głośników naszego kineskopowego telewizora wydobywała się jedna konkretna melodia melodia zapowiadająca mój ulubiony serial. Jednak dbając o Wasze uszy, już w przedostatnim odcinku śpiewałam, więc dzisiaj jednak Wam podaruję, pozwolę sobie dokonać pewnej interpretacji tekstu, zarecytować ów, utwór także drodzy Państwo, do hymnu. W moim śnie widziałam kogoś, a rano zrozumiałam, że nie jestem od tej chwili sobą, choć wygląd mój nie zmienił się. Jestem po prostu aparatką. Chłopcy? Wspominam o nich rzadko. Przecież mam tylko naście lat. I teraz większość z Was myśli sobie, co tu się kurwa dzieje? Co właśnie usłyszały moje uszy i dlaczego krwawią? Nie wiem, dlaczego zadajcie sobie takie pytanie. Być może dlatego, że nigdy w życiu, albo niewystarczająco często, nie oglądaliście serialu Aparatka. Ja mam wrażenie, że tak jak jedną część mojej osobowości stanowią moje włosy, yy, kolejną część stanowi Alicja w krainie czarów, tak ostatnia część należy do aparatki. Serialu opowiadającym o życiu, o dorastaniu Sharon Spitz, rezolutnej blondynki, której życie zmieniło się ze sprawą niesfornego aparatu ortodontycznego. Który nie dość, że wizualnie wpływa na codzienne funkcjonowanie, to ten jeszcze e, niejednokrotnie wplątywał ją w jakieś kłopoty, tarapaty, ze względu na to, że na przykład potrafił przewodzić prąd i ona w szczęce czasem słyszała jakieś dźwięki, kiedy na przykład aparat połączył się z węzłem ch chłodnym. Z węzłem szkolnym i tym podobne. W późniejszym moim życiu faktycznie byłam aparatką. Bardzo długo nosiłam aparat ze względu na moje, no, ciekawe świata, niezależne jedynki, które stwierdziły, ej, co będziemy stać na sztywno, równiutko, w każda pójdzie w własną stronę, będzie super. No więc pięć lat łącznie spędziłam w aparacie i to tylko umocniło. Tą moją sympatię do Sharon Spitz i do aparatki, ale w ogóle uwielbiałam ten serial. I myślę, że faktycznie Kanadyjczycy, nie wiem jak dziś, ale kiedyś potrafili robić fajne młodzieżowe animacje, bo kolejnym takim przykładem jest Ach, ten Andy. Ten krok, ten krok, ten pingwin w krok! Nic więcej nie pamiętam właściwie z tego serialu. Natomiast to nie jest odcinek o kreskówkach. Bo to proszę Państwa, jest odcinek, który ma odpowiedzieć na pytanie no i co? No i co? Z tym podcastem. No i co takiego się wydarzyło, że Twoim zdaniem się zmieniłaś? No i co się tutaj dzieje? Postaram się w jak największym telegraficznym skrócie, bo już wystarczająco przewaliłam wstęp odpowiedzieć na te pytania. I tym samym, proszę Państwa, to jest ten odcinek wprowadzający, który zapowiadałam trzy odcinki temu, że przydałoby się tutaj takie wprowadzenie, dlaczego była ta przerwa. Dlaczego już w pewnym momencie na forum powiedziałam, że radioaktywny dalej nie będzie funkcjonował, a jednak funkcjonuje, czy żebym jednak nie była osobą słowną i jaką przewiduje dla niego przyszłość, a także ze względu na to, że może to mieć bezpośredni wpływ na podcast, to chcę króciutko o tym, jak moim zdaniem się zmieniłam i co to oznacza. Ale żeby nie było, że jestem tak bardzo odstrzelonym człowiekiem, że zaczęłam. W Tempem, który nie ma się nijak do dalszej części, to już powiem, dlaczego w ogóle powołałam się na aparatkę, a konkretnie na tę wspaniałą piosenkę, którą ja tutaj zamieniłam w poezję. Poezja jest na różnym poziomie, także możemy jak najbardziej to nazwać poezją, a mianowicie myśląc o tym odcinku i o tym, że chciałabym trochę powiedzieć o takiej swojej zmianie, stwierdziłam, że ten utwór doskonale to oddaje. Że w moim śni widziałam kogoś. Ja akurat widzę dużo ludzi, niektórzy występują w rolach, o które na co dzień bym ich nie posądzała, ale myślę, że każdy z nas tak czasem ma, więc ten element piosenki poezji wiersza możemy pominąć, ale przejdźmy do kolejnego wersu. A rano zrozumiałam, że nie jestem od tej chwili sobą, choć wygląd mój nie zmienił się. Ponieważ mam wrażenie, że właśnie czegoś takiego doświadczyłam na początku tego roku, na przełomie marca, kwietnia, kiedy w pewnym momencie zorientowałam się, że hej, chyba jestem trochę inna niż rok temu. Bo sobie, no wow, kurwa, no na pewno jesteś inna, jesteś rok starsza, część Twoich szarych komórek obumarła, i nie tylko szarych komórek, ale w ogóle na przykład masz zmarszczki, mniejsza elastyczność. No ludzie się zmieniają. Wow. I ja mam absolutnie, przyznaję rację, bo faktycznie tak działa świat, tak człowiek jest skonstruowany, że się starzeje. Ale to było coś innego, bo co roku mogłabym dostać takiej, takiego odczucia, że o, tak bardzo się zmieniłam, ale mam wrażenie, że właśnie teraz jest trochę inaczej. I ze względu na to, że podobne. Spostrzeżenia miały osoby z zewnątrz, z którymi całkiem niedawno rozmawiałam, które na przykład nie widziały mnie dłuższy czas i zamieniliśmy kilka słów. Ja nawet nie powiedziałam za dużo, co się u mnie dzieje, ale one stwierdziły: Wow, mam wrażenie, że się trochę zmieniłaś. To dało mi to jeszcze bardziej do myślenia i powiem Wam, że jest to zmiana, z której bardzo się cieszę. A to dlatego, że no nikt, nikt poza mną nie spędza ze mną tyle czasu. Więc to, jak funkcjonujemy, jest dość dla nas istotne, bo to my się będziemy ze sobą męczyć, z naszymi myślami, z naszymi nawykami, etc. A w tym roku zauważyłam, że o wiele sympatyczniej mi się ze sobą funkcjonuje że nie dobijają mnie niektóre myśli, które miałam nie... pozbyłam się niektórych zachowań, które uprzykrzały mi życie ale też zaczęłam być ze sobą bardziej szczera. I. To na różnych poziomach, bo z jednej strony już o tym mówiłam w odkryciach zeszłorocznych, i to jest zawsze dla mnie ciekawe, że to co mówię w odkryciach później ma duży ciąg dalszy w kolejnym roku. Tak jak na przykład w 2021 roku w odkryciach mówiłam, że powoli czuję, że odkrywam swój styl ubioru, to bardzo odczułam to w 2022 i myślę, że w 2022 on już się wyklarował i naprawdę dobrze czuję się z tym, jak się ubieram, co noszę. No, a w zeszłym roku, w zeszłorocznych odkryciach, powiedziałam, że zaczęłam przyznawać się do tego, że jestem osobą wrażliwą, bo przez całe życie ukrywałam to i ukrywałam to właśnie dlatego, że jestem wrażliwa i niejednokrotnie ktoś wykorzystał tą moją wrażliwość. I żeby nie dać się więcej skrzywdzić, no to udawałam, że się mnie nie da skrzywdzić. <laughs> no, to za nieprawda. I w tym roku właśnie już widzę, że bardziej sobie pozwalam na to okazywanie emocji i już nie jest mi głupio, jak coś mnie poruszy albo coś mnie wręcz wzruszy. Mam się z tym bardzo dobrze i tak jak mówiłam, dalej płaczę na piosenkach. Tak, na piosenkach najłatwiej mi się rozczulić. A inną rzeczą, a propos tej szczerości, jest to, że ja bardzo długo wmawiałam sama sobie, że nie lubię tańczyć, że nie, ja jestem z tych nietańczących. Boże, co za gówno, prawda? Uwielbiam tańczyć i co więcej, moje poczucie zażenowania z tego, jak się ruszam, do tego stopnia zniknęło, że w ten weekend byłam w moich rodzinnych stronach i razem z mamą pojechałyśmy do sklepu firmowego Ceramiki Bolesławieckiej i leciała jakaś bardzo fajna nutka w tle, i moje biodra nie miały zażenowania, żeby sobie troszkę tutaj pobansować stupka w bok, w lewo, w prawo i heja, więc. Nie wiem, co się wydarzyło, ale zdecydowanie się wydarzyło. I to jest właśnie od tej szczerości względem siebie, że mm, jeśli coś mnie poruszyło, to bardziej pozwalam sobie od myśleć, że to mnie poruszyło, że nie jestem taka twarda i nie muszę udawać tym bardziej przed samą sobą. I jeśli coś lubię, to też nie muszę udawać, że tego nie lubię, bo czułam się skrępowana. Nie no, jest okej. Okay. I myślę, że to jest właśnie sedno tego, dlaczego też zaczęłam być bardziej wyluzowana do różnych tematów podchodzę z większym spokojem. Takim luzem, i dlatego wydaje mi się, że nie dojrze mnie samej, ze sobą jest lepiej, to też innym ze mną jest lepiej. I to jest super. I nie chcę się tutaj bardziej rozwodzić na ten temat, bo myślę, że w większości z Was to nie interesuje, ale chciałam chociaż trochę ten temat liznąć, dosłownie, może nie dosłownie, ale do, zahaczyć do niego lekko, bo absolutnie trudno jest mi to wszystko, co w mojej głowie siedzi i też co. Wpłynęło na tą moją zmianę zwerbalizować w 3-4 minuty, ale stwierdziłam, że tak troszkę to zasygnalizuję, ponieważ yy, to ma bezpośrednio przełożenie na podcast. Bo są tematy, których dzisiaj bym już nie poruszała, albo podeszłabym do niektórych kwestii w inny sposób, a są takie, które kiedyś mnie nie interesowały, a dzisiaj interesują mnie bardziej. I chciałabym podcast jako przestrzeń do tego miejsca wykorzystać, ponieważ wydaje mi się, że wielu z Was jest tutaj, oczywiście dla moich gości, którzy się przewinęli przez tych 6 lat, ale też w jakimś stopniu dla mnie. I ym, ja myślę, że wiele osób chciałoby, żebym dalej była tą różowo dziewczynką, która radośnie mówiła, dzień dobry, dzień dobry i opowiadała o jednorożcach i na Instagramie ciągle nagrywała jakieś storiski, no ale to wrati, to był rok 2018 i od tego czasu bardzo dużo się wydarzyło i ja momentami próbowałam na przykład na Instagramie wracać do tego, co kiedyś, czyli właśnie więcej się na storiskach pokazywać, jakieś rozkminy takie z dupy trochę rzucać, ale to już nie przychodzi mi tak naturalnie jak wtedy. Niestety, niestety wiem, że nie da się do tego wrócić. Że to, co było moją mocną stroną i co prawdopodobnie część z Was ze mną zatrzymało, to jest właśnie ta szczerość i naturalność. Że robię rzeczy, które przychodzą mi naturalnie, z którymi się w danym momencie utożsamiam i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to była blokada, która sprawiła, że podcast tak długo się nie ukazywał albo ukazywał się bardzo nieregularnie, bo trochę. Zmęczył mnie ten format, że ja pomijając, że mam bardzo dużo pracy i dla tego podcastu jest zdecydowanie mniej czasu niż kiedyś go miałam, ale że nie myślałam o nagrywaniu z taką ekscytacją, która sprawiłaby, że OK, dalej mało czasu, ale te odcinki pojawiałyby się. Częściej. A straciłam dla tego podcastu serce, i jeśli ktoś z Was słuchał rozmowy ze mną w podcaście Hera On Air", u Wojtka, wystąpiłam jakiś czas temu, to chyba był marzec. I to był taki moment, kiedy jeszcze miałam dość duży mętlik w głowie, co dalej, i tam powiedziałam, że myślę co z radioaktywnym i że chyba no, nie usunę tego podcastu ze względu na sentyment, ale że no, będzie nieaktywny. Co w kontekście nazwania podcastu radioaktywny jest dość podejrzane? Czyli przestałby być radioaktywny? Radio nieaktywny? Okej, okay. nie idźmy tą drogą. A potem stwierdziłam, że ja chcę dalej nagrywać, tylko muszę robić to troszkę inaczej. Ten pomysł, jak inaczej, cały czas się klaruje, bo w podsumowaniach zeszłego roku, po, pod podsumowaniami zeszłego roku, zrobiłam taką krótką ankietę o tym, czy chcielibyście częściej odcinki, w których występuje solo, i naprawdę bardzo dużo osób powiedziało, że tak. I to mnie zachęciło do tego, żeby spróbować. Co prawda, pod ostatnim odcinkiem, na przykład, dostałam y, też, ponieważ. Chcę poznać waszą opinię, więc na Spotify ponownie jest okienko na wasze wnioski, pochwały i zażalenia. I po zeszłym odcinkiem pojawił się właśnie taki komentarz, że jednak mnie kogoś interesuje moje życie i moje przemyślenia, i czeka na odcinki z gośćmi. I ja to jak najbardziej rozumiem, bo osobiście jestem osobą, która jeśli kogoś lubi. I słucham czyjegoś podcastu, to dla mnie może jak najbardziej opowiadać o wszystkim, co go interesuje, bo ja jestem dla niego i chcę, żeby po prostu jego głos, jego świat, który sobie stworzył, mnie otaczał. Więc może gadać od rzeczy, dla mnie dalej w porządku. Nawet jeśli temat mnie zupełnie nie interesuje, to dla tej osoby chcę tego słuchać i wiem, że takie osoby poza mną są, ale też wiem, że są takie, którzy przychodzą dla konkretów. Nie da się wszystkim dogodzić. I ja naprawdę przekonałam się o tym, kiedy usłyszałam, że nie każdy lubi zupę pomidorową. A jeszcze jak się okazało, że no dobra, może lubimy tą samą zupę pomidorową, ale Wy mi mówicie, że tylko z makaronem, to za co zazwyczaj byłam szkalowana do momentu, aż nie porozmawiałam z panem Robertem Makłowiczem, który powiedział, że wi wiadomo, że z ryżem i od tego czasu czuję mocne wsparcie. Ale nie w dygresję kulinarne, na to jest miejsce w podcaście Zmacznego. Nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach. Wracamy do radioaktywnego, luźne rozmowy na nietypowe tematy. I właśnie, co z tymi rozmowami? Czy one będą? Tak, będą. I myślę o dwóch formach. I prawdopodobnie pierwszą formę będziecie mogli, pierwszej formy będziecie mogli posłuchać za tydzień, ponieważ w tym tygodniu e, mamy długi weekend, więc. Myślę, że znajdę czas, aby usiąść do montażu, ponieważ mam nagraną jedną rozmowę i chciałabym na niej właśnie przetestować mój pomysł. Ale tak jak wspomniałam, w weekend byłam w rodzinnych stronach, i do tych stron prowadzi mnie 500 km autostradą, więc świetny czas na rozkminę. Jak już pewnie niejednokrotnie słyszeliście w tym podcaście, ja wtedy wymyślam najwięcej rzeczy, łącznie z nazwą tego podcastu również została ona wymyślona na trasie Wrocław-Warszawa, a tym razem na trasie Warszawa, z Gorzelec w mojej głowie wykiełkował pomysł na powiedzmy format, to duże słowo, ale na pewny twist tych rozmów. Yy, natomiast jeszcze nic w nich kierunku nie zrobiłam, poza tym, że jednej osobie rzuciłam temat, że hej, Coś wymyśliłam. E, także nie chciałabym tutaj opowiadać, a potem by się to nie udało. Myślę, że się uda, ale jak już będę miała konkrety, będzie pierwszy odcinek nagrany, to wtedy Wam powiem, cóż to wymyśliłam. Ale to, co chciałabym, abyście wiedzieli z tego odcinka, żeby zapadło Wam w pamięć, poza tym, że aparatka Sharon Spitz wspaniałą postacią z kreskówki była, to, że podcast radioaktywny, jak nazwa zobowiązuje, jest aktywny, będzie aktywny. I nie dogodzę każdemu, ale mam nadzieję, że przynajmniej większa część znajdzie coś dla siebie. Czyli z jednej strony chcę tutaj przychodzić, dzielić się różnymi moimi rozkminami, przemyśleniami, ale też różnymi historyjkami, tak zwane story time, którymi chciałabym się po prostu z wami podzielić, bo sama lubię takich rzeczy u innych słuchać. Ale dla tych, którzy pamiętają czas rozmów, też coś się znajdzie i mam nadzieję, że taki. No właśnie, nie ja chciałabym używać słowa kompromis, bo kompromis to jest bardzo niefortunne zjawisko. Najlepiej byłoby win-win, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ja natomiast, od kiedy zaczęłam tutaj do Was mówić i co dla mnie było największym zaskoczeniem, to że dalej jest tutaj niemała grupka ludzi, którzy przychodzą, słuchają i naprawdę czekali na te odcinki. Daje, dało mi ogromnego wiatru w skrzydła, bo musicie wiedzieć, że. Tak naprawdę nie jestem człowiekiem, jestem aniołem. Ptąd. To chce mi się znowu działać i będę kombinować, żeby po prostu było dobrze i żeby radioaktywne był aktywne. Także tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze pogaduszki. Pogaduszki, kiedy nikt mi nie przerywa i występuje sama, to moje ulubione pogaduszki. Taki żarcik. Jedno jest pewne: słyszymy się za tydzień, prawdopodobnie w rozmowie, którą dla Was nagrałam. Także bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.